Wymień 5 podstawowych zmysłów człowieka. Będzie to węch, słuch, dotyk, powonienie i wzrok. Jeszcze raz. Słuch, wzrok, węch, dotyk i powonienie. 5. To guzik, jeżeli to jest twoja odpowiedź. Pięć podstawowych zmysłów to słuch, dotyk, węch, powonienie i wzrok. I wzrok. Bo powiedziałeś powonienie, tak, i węch, a to nie jest to samo? Nie. Nie. Dobrze, ja tylko chcę się upewnić, bo... A co ze smakiem? Smak. Czasami jest tak, że się mówi, że się nie ma smaku, ale... Może jest to jeden z podstawowych zmysłów człowieka. Właśnie, o smaku zapomniałem. Zobaczmy, co napisała Patty. Klasa, nie rozmawiamy. Słuch, węch, dotyk, wzrok i... Smak. I? No i smak, no bo ja pisałam w tym czasie. I smak. Smak. Co ty na to, Leszek? Wiesz, czym to pachnie? Chyba mam 2500 tylko. Chyba tak, niestety. Na pewno masz tylko 2500 złotych. Zabrakło smaku w twojej odpowiedzi. Trudno. A te 5 zmysłów to wzrok, słuch, węch, dotyk, smak. On tak mi się jakoś... Ale na 100% masz 2500 złotych. Gratuluję. Dziękuję. No, obiecałeś. Do tej kamery, proszę bardzo. Ja, Leszek Dziewulski, student Uniwersytetu Warszawskiego, przyszły tłumacz. Nie jestem mądrzejszy od piątoklasisty. Brawo!